poprzednio w Darksider. Bloodless are no more. All the dead king will not be pleased. And that pleases me. Raven, I could free you from your torment. No, I will embrace this living dream for now, and dream of vengeance. I will have the dead king's head, or his crown. You have earned this. Hej, cześć, siema do was wszystkie ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w pierwszym, być może mam nadzieję, że z kilku odcinków, jeśli będzie tak samo krótka ta kampania jak Kuśnie Otchłani, to z dwóch, a jeśli nie, to z trochę więcej. A na razie w pierwszym odcinku, na szczycie, w pierwszym odcinku zagrajmy w Darksiders Definitive Edition DLC Grobowiec Argula, do którego trafiłem po wybraniu tej kampanii z menu głównego, a która odblokowała... O, z tego tu jest! U nas tu wezwał? I'm listening. Before the Lord of Bones sat upon the eternal throne, there was another, more ancient king of the dead. His name was Argul. Argul the Mad. No, zajebaliśmy go już. For eons, until he was betrayed. By the Lord of Bones? Yes. Now, this tale is no great secret, but for one detail lost to the ages. The location of Argul's tomb. The Lord of Bones cast the tomb out of the underworld, so Argul would not be able to draw upon its power. Since then, knowledge of the tomb and its location have faded into the mists of time. None but Astigarth remembers. What became of Argul? The Lord of Bones could have easily slain his predecessor. Instead, he entombed Argul beneath the dead plains. Now, did the Lord of Bones intend this as mercy? Or cruelty? Who can guess the motives of the dead? Except yourself, perhaps. What else can you tell me about Argul? Well, he was considered utterly insane. Argul would rant about the end of the world, a coming darkness that would spread through realms of life and death. Corruption. No. He spoke of the Riders. No, w momencie, w którym walnie apokalipsa, no to gościu miał trochę racji. Ale tylko w momencie, w którym nastał był apokalipsa, więc poza tym nic innego tutaj by nie było ten. Kurde. No nic innego po prostu nie miało prawa zaistnieć w takim scenariuszu. What do you gain from all this, traitor? That is not your concern. Instead, know this. In return for annihilating the source of Argul's strength, I can offer you a great reward. No dobra. Ja chcę po prostu przejść DLC, nie? Okay, tak jak sądziłem, tylko może teraz handlować. Dobra, ale mamy dwie ścieżki.
chociaż. Ta jest zablokowana chyba, więc pójdę na razie w tą, bo tutaj są po prostu drzwi, które mogę normalnie otworzyć. W ogóle pro gdzieś tam jest pizdu na tej mapie, nawet go nie widzę konkretniego miejsca. Okej, tu nic nie ma. Lodowa krypta. O, tu już się pojawił teraz proch obok. Okej, okay. Władca pustki będzie potrzebny. To... A, dobra, tylko najpierw będę musiał znaleźć tą... tę lampę. Czyli... O, lampę latarnię. O. Tak się prezentują ostrza, moje nowe opętane. Które sobie, uwaga, nie wykupiłem, a wypadły im po prostu z przeciwnika. Z bomby były lepsze. To sobie wymieniłem i już dość mocno ulepszyłem. Oj, będzie zabawy z portalami, widzę. Dobra, mogę iść jeszcze głębiej. Okej, no tutaj na bank chodzi o to, żebym... jakoś tutaj wrzucił tego. Żebym tu jakoś wrzucił tą bombkę, ale najpierw by tę bombkę musiał znaleźć. Zbieram tę kasę, a tak naprawdę w ogóle mi się ona już nie przydaje. Okej, okay, albo i nie. Chwilowo chyba po prostu potrzebuję sobie jakoś otworzyć przejście. Tak, to zamknę. No. O, dobra. Co to miało być? Dobra. Okej, i tu jest portal. Of course. A dobra, tutaj mogę. Już tak myślałem, że kurde, jakieś będzie kombinowanie, ale na szczęście nie. Bum. No i proszę bardzo. Przejście odblokowano. Na opartego nawet mógłbym przez tą dziurę to tam wrzucić, no ale... Już niech se twórcy mają, jak to ustawili. Okej, tam jest jakaś skrzynia. Brawo. No, ale jakbym się teraz zdupsył na ziemię, to bym się załatwił. To dość mocno. No, lodowa wersja pomiota. Świetnie. Na 23 poziomie champion! Ej, no fair! Ja mam 22! Czy jest coś jeszcze? Jest! Uuu, proszę, proszę, o wiele lepsze karwasze! Tkacz mrozu się nazywa ten przeciwnik. Ale tak naprawdę, ale de facto jest to po prostu widmowa, znaczy widmowa, lodowa wersja upiora. Dobra, cięcie zniknął! Po dwukrotne! Trzykrotne! O, nie udało się. I zdjęcie. Teczka. Okej, widzę, ogólnie mogą być lepsze rzeczy. O, tu cały wędrowca. Siła i obrona. Siła wysoka, a obrona taka sama. Fajnie, no to teraz sobie muszę sprawdzić. Kos nie zmienia, więc tego nie będę akurat sprawdzał. Obrona trafienia krytycznego, czy siła?
Nie będzie siła. Ej, wyglądam jak Sylas teraz w tym. Brakuje jeszcze, żeby teraz mieć rękawice, które miały takie lekkie łańcuchy od boku i normalnie wyglądam jak Sylas. Tutaj jakieś fajne były. Tutaj te karwasze wędrowca. Problem trafienia krytycznego. Tutaj ogólnie wszystko na plus, no to proszę bardzo, wymieniamy. O, no nie są to z łańcuchami, ale też ładnie wyglądają. Tutaj nic. I tutaj też nic. Dobra, no to karmimy bronię. Te mają w ogóle regenerację zdrowia i to jest cudowne. Dobra, wyrzuć. Nie, bier to. Ja teraz mogę po prostu sobie pochodzić, połazić, poszukać rozwiązania, a w międzyczasie zregeneruje mi się całe HP i w ogóle nie muszę używać potek. To jest cudowne. Zdrowie za zabitego, bardzo ładnie. Wszystko poszło, lecimy dalej. Okej, jest skrzynia, zapewne z kluczem. Oczywiście. No z czym by innym? Kurde, ciekawe, czy mogłem na przykład połówką śmierci otworzyć drzwi, a drugą połówką zebrać klucz. Następny razem muszę to sprawdzić. Jeśli będę miał jeszcze taką opcję, żeby tu otworzyć, a tutaj zebrać. Lodowy pomiot. No, szybko poszło. Okej, jest lampa. Okrycie z trochę lepszą obroną. Okej, to na razie podnieść, bo chcę sprawdzić, jak to się prezentuje na tle tego. Odporność i ginie... O, no, tu mam dużą odporność bardzo, więc to sobie zostawię. No tak, jak to ma doświadczenie plus 9%, a w ogóle nie zdobam doświadczenia teraz, więc... Totalnie by się nie opłacało mi tego brać. A tak w ogóle, dlaczego nie są przypisane w ogóle te zdolności? Chłopie. Dobra, jest portal. Tu jest też portal. Super. What? Halo? Where rozdzielać śmierci? Duszy? Czy mogę rozdzielacza duszy wykorzystać w tym momencie? Co, to jakaś blokada na mnie? Żebym sobie nie mogłem ułatwić gry, czy co? Dlaczego? Nie tyle, że on jest zablokowany, tylko jest po prostu w ogóle nieaktywny. Dla mnie, w sensie nie mogę go nawet mieć wybranego. No stary, na spokojnie byś tu wskoczył. Dobra, nieważne. Tutaj... To jest portal. No to lecimy dalej. Czemu ten się akurat zamknął? Seriously? Inny portal. Okej, strasznie jest tu dużo portali. Czy to całe źródło mocy Argula będzie miało coś związane... Wow! Wow! Co to było? Jakiś smok tu właśnie przeleciał!
Okej, to mnie trochę zaskoczyło. Spodziewałem się, to jest smoka. Dobra, a wracając do tego, co chciałem w ogóle powiedzieć. Jako, że tutaj sporo portali, to czy to... czy to źródło mocy Argula będzie miało coś wspólnego z pustką? Z otchłanią? I proszę bardzo, już mam full HP. Trochę z regeneracji, a trochę z zabijania. W ogóle te posągi nie, to są jakieś, jesteś bohaterowie? Którzy zginęli na... Czemu chciałem powiedzieć na opresji? Na przestrzeni wieków? Okej, to było dziwne. Chciałem zaatakować, a mi zaczął mi się wspinać. 113 tysięcy. Wodka, której ani nie wypiję, ani nie zabiorę. Okej. Z tym też nic nie zrobię. Za kamykami nawet nie patrzę, bo ich tu nie będzie. Tu będzie bardzo duża grupa przeciwników. Nie portaluj ich, tylko zmień się w żniwiarza i tnij. Dawaj. Egzekucja! Pięknie. Po prostu uwielbiam te kosy. Może nie biją dużo, ale ta szansa na egzekucję na 80% to jest po prostu coś pięknego. Jest tutaj coś jeszcze? Chyba nie, już chyba wszystko zabrałem. No dobra. Są jakieś pomniejsze trumny, powiedzmy. I dalsza droga. Jest portal, więc już sobie go przygotuję. Okej, dałoby się na spokojnie z tym po prostu przejść. Znaczy przejść. Po prostu dociągnąć to z drugiej strony, ale... Pewnie jakoś trzeba było pokazać tego smoka. I co, tędy mam wrócić? A tak. Dobra, to wzmocniony portal. Tu. Tutaj. Albo nie do końca. To samo nie pójdzie. Nie, przecież to jest tu, ja pierdolę! Tu jest ten cholerny posąg, a ja tam chcę teleportować gdzieś na drugą stronę w ogóle, kompletnie bez sensu. Proszę bardzo. Teraz tu. Tu portal. No i tu jeszcze i tutaj portal, żeby dało się tędy w ogóle przejść. Boże, jak się zbłaźnić po prostu nie będąc błaznem? Wystarczy tylko jedną rzecz za bardzo przemyśleć. To wszystko. Czy jakieś pomioty widzę? Dobra.
co jest tutaj? Tu jest kolejna część tego lochu, powiedzmy. Rogata skrzynia, zejście niżej. Czy mogę wejść wyżej? A, też są skrzynki. Jeszcze proszę. Tylko on jakby chyba po drugiej stronie. Okej, okay, jest portal. Czy ten portal mi się do czegoś przyda? Serio? Czemu potki? Okej, okay, no tam chyba nie wejdę od tej strony. A, i tam jest portal, dobra. Proszę bardzo. Jak tam też będą poty? Mam nadzieję, że nie, bo to by było może nie chamskie, ale trochę głupie. Żeby na tym wiadomo, są różni ludzie, różne buildy robią, ale żeby dawać dwóch teraz skrzyniach po trzy potki... No, trochę not worth mi się wydaje. No, dziękuję. Broń jest słaba, ale... Przynajmniej sobie wykorzystam do czegoś. No ludzie! Czemu? Zrobiłem wam coś, że mi dajecie tutaj to gówno! Autentycznie, ze wszystkich możliwych przeciwników daliście akurat dręczyciela w wersji lodowej. Dobra, Jezus, żniwiarz po prostu, jolo, będziemy tnąć wszystko dookoła. Włącznie z tobą. Egzekucja była, ale nie na tym przeciwniku, co myślałem, że jest. Chyba, że ja jego nie muszę egzekucjonować, bo on się jakby automatycznie sam. No kurde, nie wierzę! Akurat wyszła mi kontra ze żniwiarza, a gościom oddalony jakieś 20 km. Tak, egzekucja jest na koniec na zabójstwo. No, ale jest dokładnie taka sama, jak w przypadku dręczyciela. Tylko się broń trochę zmieniła. O, i proszę bardzo, akurat ten typ miał klucz do wieży. Odkryj źródło mocy Argula. Widz lochu, proszę bardzo, miło. Taki mini boss fight ze strażnikiem klucza. O, tak właśnie, tak coś czułem, że widziałem tutaj trochę złota. Dobra, a w rogatej skrzynce... Taka se maczuga i potka, którą mogę se chlupnąć, no bo czemu by nie? No, mogłem czekać, ale jak już mi dali jedną potę, no to hej, czemu nie skorzystać? O, i proszę bardzo, przed Ostegota wylądowaliśmy. Okej, okay, na razie mam 20 minut, póki co. Okej, okay, nie pogadamy z Ostegotem na temat tego, co żeśmy znaleźli. Dziwna jaskinia. Przeszukaj jaskinię. Okej, okay, rozumiem, taki mini quest w tym, tak? Trochę lepsza obrona, to nie warto. O, proszę. Przystań się nazywa teraz. Znaczy teraz, nazywa się ten fragment, powiedzmy, tego grobowca.
Pobudka. Proszę, jak można kreatywnie sobie postrzelać, nie? Okej, dwa strzały, byle co i one umie i te szkielety po prostu umierają. Wystarczy, że stoją w pobliżu wybuchu. To już je załatwi. Kolejny oprawca. Lodowy tyran. Pięknie. Jakby... Nie hejtujcie. Ja rozumiem, że budżet na grę może być ograniczony. Ale chyba można chociażby w DLC zrobić nowego potworka, a nie dawać ciągle te same, tylko że w wersji lodowej. Chociaż nie wiem, może by lekko tylko wygląd podobny. Okej, no tyrana nie ma się coś tak co tak czepiać, nie? Bo wiadomo, lodowy, no to inny w klimacie, ale nie chociaż ataki ma inne. On dosłownie, on atakuje tak samo. Nieważne w jakiej jest wersji. Czy jest nieumarły, czy jest lodowy, czy jest zwykły. Czy jest na fiordzie. On drapieżca w sumie to samo. Jego akurat tylko w tym widzieliśmy, chyba w Zagubionej Świątyni i w Spadłokłym Forcie. Jedyne dwie miejscówki, w których się ten typ przeciwnika pokazał. No, ładnie wyszło. Tutaj co leży? Jakaś glewia. No, ale sobie tylko podniesiemy. Też tylko podniesiemy. W sumie, jak tak z tym łażę, to na czas łażenia z tym sobie odpalę tylko i sobie tylko odpalę jedną rzecz. Autozbieranie. No i tak zbieram wszystko, co się da, nie? Ale póki chodzę z tą bronią, to nie chcę mieć, może nie tyle nie chcę tracić czasu, co nie chcę po prostu... Dobra, są powiedzmy takie dodatkowe zakończenie komba, które może mnie zamrozić. To jest taka względna nowość u tego przeciwnika. Masz po prostu ataki od tych jest zwykłych. Dobra, zdjęty. Czemu wcześniej mi łapało, a teraz nie chcę? Dobra, padł. Tam kolejny. A myślałem, że moneta przewoźnika albo coś takiego. Ale to tylko ta. Pochodnia, powiedzmy. Ten, nie, to jest wróć, nie pochodnia, to jest ten. Jak to się nazywa? Koksownik. Koksownik to jest. A tu ma miejsce syf, chaos i rozpierdol, tylko bardzo bym chciał jeszcze ten chaos cały stąd rozwiać. Tylko niestety mam tutaj aż dwóch tyranów, którzy nie chcą się ode mnie odczepić. Dobra, muszę wziąć potę. Bo inaczej bym zginął. Za dużo ich tu było. Już? Wszyscy? Świetnie. Z tego też coś spadło, ale mogę chociaż pokazywać, co zbieram. Ja rozumiem, że jest autozbieranie włączone, ale chociaż pokaż, gro, co zbieram. Żebym sobie chociaż poczytał. Albo zobaczył, czy jest coś lepszego. Ja chyba czterech strzałów, wymaga, żeby go zabić.
What? Jak ja zebrałem trzy potki naraz? Miałem wykorzystaną jedną potkę, a zebrało mi trzy naraz. I zaliczyło jako jedną, żeby było zabawniej. Okej, już pół godziny. Będzie. Saper myli się tylko raz. No, wy właśnie pomyli... Wy, drodzy saperzy, pomyliliście walcząc ze mną. Czy też w tym przypadku wchodząc mi dosłownie pod lufę. Czy tam... Czym ja tam strzelam w sumie? Ja bardziej wypluwam jakby tą bronią te bełty, czy tam te... amunicji do granatnika, ale... Taki drobny detal. I kolejny. Czemu tego jest aż tyle? O, tu będzie... O, dobrze myślałem, że będzie walka. O, lodowy golem jak na początku gry. No, to na początku nie było, już nie miałem żniwiarza do dyspozycji. Średnio tego sego teraz wykorzystałem. Może uda się naładować znowu? To jest bardzo dużo przeciwników. Uratowany egzekucją. Pięknie. No i już naładowany żniwiarz, proszę bardzo. Ty jeszcze nie jesteś do egzekucji. A on w ogóle nie jest jako boss, co jest najlepsze. Ej, nie to, puść! A. O, już nie żyje? Świetnie. Okej, a drugi! Świetnie. A nie, dwóch naraz! Jeszcze lepiej! No, jak tam twoje HP? A, lekko poniżej połowy. No, już nie żyjesz, będąc to szczerym. A ty zaraz do niego dołączysz. O, proszę bardzo. Zgrane trio. I teraz będzie co? Trzech? Nie, już zgadłem. Dobra, nie. Żniwiarze mi opłaca się namierzać. Ej, czy oni są więksi, czy mi się wydaje od tych poprzednich? Dobra, lecimy, nawałnicę żniwiarza odpalamy. Nic totalnie nie widzę, co robię, ale to nie jest ważne. Tniemy. To cięcie z Eagle jest świetną opcją na po prostu uniknięcie ataku. O, jeden już padł, drugi zaraz do niego dołączy. A ja zaraz chwilę sobie trzeci, już naładowałem sobie po raz trzeci żniwiarza. O, i proszę bardzo, zakończyłem mini questa. No, jak milusio.
O, tu jeszcze jakiś, co, jakiś ten wypadł. I nic poza tym. Dobra. Co mamy tutaj? Punkt umiejętności! Szkoda. Szkoda, że nie, naprawdę szkoda, że nie mam tego. Że nie mam... Kurna. Dobra, to już to wyłączę. Że nie mam... Rozdzieracza duszy. Jezus Maria, czemu mi tak długo zajęło przypomnieć sobie tej nazwy? Okej, widzę po raz kolejny przedost tego tem. Się znajdujemy. Jeden punkt umiejętności. A to myślę, że dalej zwiększamy zdrowie guli. O, dodatkowo przez mamy gulę o 1. Pięknie, pięknie. Wziąłem na przykład ten kwiat śmierci, dodatkowa eksplozja, ale w ogóle nie widzę, żeby ta eksplozja się triggerowała i nie wiem, czy to jest jakoś zależne, czy może nie. Bo jeśli nie jest, no to nie wiem, nie wiem jak, czemu to się nie triggeruje. Dobra, ale jak na razie trochę mnie kusi, żeby sobie ulepszyć kompletnie ekshumację. Bo to jak sobie zobaczyłem, to może być naprawdę mocne. Zwłaszcza dzięki temu, że muszą przeciwnicy atakować gule, a nie mnie. No ale dobra. Do wieży udamy się w kolejnym odcinku. Ja póki co żegnam się z wami i do następnego. Cześć!